Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam na kolejnej, nowej edycji wykładu Bliżej Nauki. I na początek ja poproszę, żeby tradycji stało się zadość, pana dziekana profesora Andrzeja Warczeka. Kilka słów prowadzenia w tę nową edycję. Bardzo proszę, panie dziekanie. Dzień dobry Państwu. A więc postaram się spełnić tradycyjny wymóg i otworzyć tę trzecią już z kolei sesję wykładów Bliżej Nauki. Na sali widzę nie tylko stałych bywalców naszych wykładów, ale również dużo nowych twarzy, co jest niezmiernie budujące i bardzo nas cieszy. Proszę Państwa, w tej serii wykładów staramy się poruszyć takie najciekawsze tematy, które wzbudzają opinię publiczną, które są związane z najnowszymi odkryciami. A tych co roku jest wiele. Także mam nadzieję, że i w tej serii spełnimy Państwa oczekiwania. Proszę Państwa, nasze wykłady są nagrywane i można je potem oglądać w internecie. Niektóre z nich doczekały się już wielu tysięcy wejść, a więc widzimy, że cieszą się ogromną popularnością. Można do nich trafić, wchodzą na naszą stronę internetową. No i przeglądając te wszystkie materiały, które sam są opublikowane. Proszę Państwa, dzisiaj dowiecie się Państwo, z czego zbudowany jest wszechświat. Prawdopodobnie od mikro do makroświata. I ten wykład poprowadzi pan profesor Stanisław Kistryn, który równocześnie jest prorektorem naszego Uniwersytetu od Spraw Naukowo-Badawczych. Ta jego funkcja ma znacznie dłuższy opis, ale tutaj szczegółów podawać nie będę. Ja na tym skończę. Zapraszam Państwa do wysłuchiwania kolejnych wykładów, które jest 8. Można pobrać, proszę Państwa, takie ulotki, na których te wszystkie tytuły i terminy są podane, a niezależnie na naszych stronach internetowych można również tych informacji zaczerpnąć, zasięgnąć. Życzę Państwu miłych wrażeń, miłego spędzenia popołudnia i przekazuję jeszcze na chwilę głos panu dziekanowi Goldzie, aby dalej poprowadził to spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję panie dziekanie. Ja pozwolę sobie już tylko teraz zaprosić pana profesora Stanisława Kistryna. Może zaznaczę jeszcze, że jest pracownikiem naszego wydziału również. Bardzo proszę panie rektorze. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich państwa. Bardzo dziękuję panom dziekanom za zaproszenie. To zawsze jest miło być zaproszonym do siebie. Proszę Państwa, tak się składa, że przesunięcie wykładu z tamtej połówki sali do tej ma tę zaletę, że ja w tej sali prowadzę w pierwszym semestrze wykład dla studentów z matematyki. Tu ich męczę całkowaniem, różniczkowaniem, równaniami różniczkowymi, macierzami, a tym razem powiem coś innego i do innego audytorium. Także bardzo się cieszę, że mam tę okazję. Proszę Państwa, no cóż, tytuł widać, z czego i jak zbudowany jest świat. Ja, proszę Państwa, na początek chciałem Państwu przytoczyć taką historyjkę sprzed kilka, no już ładnych, ponad 20 chyba lat temu, bo w nowszych badań jakby nie sprawdzałem. Zapytano dużą grupę absolwentów któregoś tam roku, nieistotne, znanego amerykańskiego uniwersytetu, dlaczego w lecie jest cieplej niż w zimie. No i proszę Państwa, niestety okazało się, że ci znakomici absolwenci tylko w kilkunastu procentach byli w stanie odpowiedzieć poprawnie na to pytanie. I to ma ten wstęp, nie ma być utyskiwaniem nad jakością wykształcenia w Stanach Zjednoczonych, bo jakby nas to mało obchodzi, ale to jest, proszę Państwa, nie to, że ci ludzie nie wiedzieli, ale szkoda, że nie chcieli wiedzieć, bo zrozumienie czegoś dodaje smaku tego, o czym rozmawiamy. To ta ciekawość świata jest immanentną cechą człowieka. Do Państwa, jak rozumiem, nie muszę o tym mówić, bo Państwo tu przyszli z ciekawości, rozumiem, chyba że ktoś siłą przymusił, co bardzo przepraszam w takim razie, ale ta ciekawość jest, naprawdę pomaga nam żyć. Ta ciekawość
towarzyszy nam od najdawniejszych czasów. Już człowiek na pograniczu tego, co nazwiemy homo sapiens, po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, upolował tam, co miał upolować, zjadł, co upolował, może jeszcze jakieś potrzeby zaspokoił, a potem leżał i patrzył i tak sobie myślał, co to są te światełka tam w górze? Skąd się tam wzięły? Kto je dla mnie tam umieścił? Ta lampa, która co noc przemieszcza się przez niebo, dlaczego jedne szybciej, inne wolniej, jedne mrugają, inne nie mrugają? Skąd to się bierze? Po co? A także, co to jest? I proszę Państwa, ta ciekawość szczęśliwie zostaje w nas do dzisiaj i ona jest motorem nauki, poznania naukowego, a to prowadzi nas do coraz lepszego życia. Wobec tego, proszę Państwa, ja chciałbym pokazać Państwu albo opowiedzieć Państwu o tym, jak poglądy na to, z czego składa się świat, zmieniały się w ciągu wieków i co wiemy o tym teraz. Otóż chciałbym to przedstawić z punktu widzenia głównie jednej z nauk, z jednej gałęzi nauki, którą uważam za fascynującą głównie dlatego, że sam się nią zajmuję praktycznie od matury, a w każdym razie od studiów, ale też, proszę Państwa, ona obejmuje, tak jak Pan tu dziekan powiedział, różne skale. W skali przestrzennej zajmujemy się od najmniejszych cząstek. Od cząstek, które są praktycznie punktowe, albo co mówimy od 10 tam do minus 18 części centymetra. Do ni mniej, ni więcej, tylko całego wszechświata, który mierzy, o ile sobie rozumiemy, 10 do 28 centymetra. Czyli prawie 40 rzędów wielkości w skali odległości. A może nawet więcej niż 40. Skądinąd to, co powiedziałem, 10 do minus 18 to jest takie łagodne ograniczenie, bo wiemy o niektórych cząstkach, że są punktowe, nie mają rozmiarów, a więc praktycznie od zera. Także w skali czasu to jest ładnych parę miliardów albo dziesiątków miliardów lat. Wszechświat liczy w tej chwili 10 do 18 sekund. Ja posługuję się tymi wykładnikami, prawda, że 10 do którejś potęgi to jest 1 i ileś tam zer, to co stoi w wykładniku, a do minus to znaczy, że przecinek dziesiętny, a potem zer, dużo zer, tyle ile w wykładniku i potem jedynka. To trudno sobie wyobrażać, ale proszę Państwa, jak tu mówimy 10 do 18, na tej sali widzę młodego uczestnika, ale jednak nie w wózku, więc każdy z nas już przekroczył wiek 10 do 8 sekund. I mimo, że życzę Państwu i sobie jak najlepiej, to obawiam się, że żadne z nas nie dożyje 10 do 10 sekund. Większość z nas już przekroczyła wiek 10 do 9 sekund. No i w tym rzędzie wielkości pozostaniemy przez najbliższe, ja jeszcze powiedzmy tam 30 lat, a Państwo przez 50, 60 powiedzmy, życzymy sobie jak najlepiej, chyba że coś się zmieni w medycynie. Więc proszę Państwa, te skale wielkości, odległości w przestrzeni i czasie są olbrzymie, ale to nie tylko to, że patrzymy w przeszłość. Oczywiście poznając coś, chcemy też zajrzeć w przyszłość. Może nie to, jakie liczby jutro wypadną w totolotku, albo ile medali zdobędziemy na najbliższej olimpiadzie, bo takie drobiazgi to nauki nie interesują, ale jaki jest los wszechświata, to już może bardziej próbujemy na podstawie tej wiedzy wyrokować. Więc to, co ja chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest poglądy na składniki materii, materii nieożywionej i ich oddziaływania z punktu widzenia nauki, którą nazywam fizyką jądrową, a naprawdę to obejmuje i fizykę cząstek, i trochę astrofizyki, i kosmologii. Ja jestem bardzo liberalny w pojmowaniu fizyki jądrowej, a jak Państwo do tego podejdziecie, to jest inna sprawa. Zobaczymy, o czym będzie mowa. Proszę Państwa, ja pozostaję w tej opowieści w kręgu kultury europejskiej, więc wszystko to, co wymyślili Aztekowie, Inkowie, Egipcjanie, Chińczycy, tu pozostanie jakby na boku i zaczynamy w Europie. Jak wiadomo, wszystko zaczęło się w starożytnej Grecji i proszę się nie obawiać, przejdziemy całą tą ścieżkę, ale tak skacząc dosyć.
Zaczniemy tam od Miletu, od Talesa z Miletu, powiedzmy około 600, rok 600 przed naszą erą. Tales z Miletu, Państwo go, prawda, znacie z trójkątów i męki z trójkątami podobnymi, ale on się jako filozof grecki zajmował się różnymi rzeczami. Między innymi mówił o tym, z czego składa się świat. No, on zapostulował, że takim podstawowym składnikiem świata jest woda. No niby nieźle, bo większość tego, co mamy na powierzchni Ziemi, to jest rzeczywiście woda, ale jednak troszkę więcej przydałoby się wprowadzić składników materii. Podkreślam, że starożytni filozofowie greccy prowadzili według siebie eksperymenty, ale to naprawdę były eksperymenty myślowe. Tam nikt się nie zliżał do tego, żeby coś rękami własnymi zrobić. Wszystko przeprowadzono dostojnie w umyśle, więc eksperymenty były zaawansowane i zaraz do tego dojdziemy. Tam mamy, to o czym chcę wspomnieć, to jest jeszcze też od trójkątów, którego Państwo znacie, w szczególności prostokątnych, Pitagoras. On może nie sformułował tak poglądów na to, z czego się składa świat, ale wprowadził pojęcie do języka kosmos. My teraz mówimy o kosmosie jako o wszechświecie, ale to nie jest synonim. Kosmos to pochodzi słowo z greki, które oznacza coś złożonego, bardzo złożonego, ale równocześnie charakteryzującego się porządkiem i pięknem. Więc wszechświat, można powiedzieć, jest takim kosmosem, ale także każdy z nas jest takim kosmosem i szukamy tego kosmosu, doskonałości, symetrii, piękna w różnych zjawiskach i w strukturze materii. Proszę Państwa, to, o czym zwykle mówimy i takim podstawą, która w zasadzie przetrwała do dzisiaj, to jest coś, co powiedział Empedokles w Agrigento na Sycylii. On powiedział tak, świat w zasadzie składa się z czterech żywiołów. Wody, ziemi, ognia i powietrza. Jeszcze tam były uzupełnienia o taką kwintesencję. Piąty element. Co to jest? Coś bliżej nieokreślonego, co przenika cały wszechświat. Nie wiem, czy Państwo jako młodzi zetknęli się z filmem Piąty element. Gdyby on się tak manifestował jak Mila Jowowicz w tym filmie, to bylibyśmy bardzo zadowoleni. Ale tym niemniej ten eter taki przetrwał stosunkowo długo i dopiero wyeliminowaliśmy go z fizyki nie tak dawno temu. Ale mamy tych cztery wobec tego, czy pięć takich podstawowych składników i tendencje, czy też oddziaływania po naszemu dzisiaj siły, miłość i waśń, czy też nienawiść, które skłaniają, że te elementy się łączą bądź dzielą. No i tak na przykład wedle Empedoklesa kość, składnik kości to były dwie części ziemi, dwie części wody i cztery części ognia. No w moim takim prymitywnym myśleniu to jest ciepłe błoto, ale jak patrząc na to bardziej idealistycznie, to rzeczywiście pogląd na to, że mamy składniki materii i ich oddziaływania pozostał przez następnych ponad 20 wieków i tak uważamy do dzisiaj. Tylko może nieco inne są te składniki, z których świat się składa i nieco inne oddziaływania, aczkolwiek miłość i nienawiść odgrywa ciągle ważną rolę, ale może nie w fizyce. Proszę Państwa, to od czego w zasadzie powinniśmy też tak zacząć, to jest powiedzmy lata 400 przed naszą erą i tam jest to, o czym na pewno już Państwo wielokrotnie słyszeli, Demokryt z Abdery. On wprowadza właśnie jako filozof eksperyment myślowy, bierze jakąś substancję, na przykład powiedzmy chleb czy oliwę, albo wino, żeby było przyjemniej i w myślach bierze nóż, bardzo taki ostry i dzieli to. Dzieli tą materię na coraz mniejsze kawałeczki i doszedł do wniosku, że w końcu pozostaje mu taki kawałeczek, którego już tym nożem nie da się podzielić. Pozostaje podstawowy składnik danego materiału, atomos, niepodzielny składnik, atom. Stąd się bierze ten nasz dzisiejszy atom. Atom w pojęciu Demokryta to jest coś najmniejszy, niepodzielny składnik materii. Dla niego ten atom charakteryzował się kształtem. Jak było wino czy oliwa, to takie gładziutkie kuleczki. Jak ocet czy cytryna, prawda, sok z cytryny, to takie bardziej kolczaste, bo kłują. Prawda? A jak metal, składniki metalu, to muszą mieć jakieś takie ząbki i zapadki, żeby się mogły ze sobą łączyć. To może nam brzmieć śmiesznie, ale tak naprawdę to jest wykoncypowanie abstrakcyjnego
pojęcia najmniejszej, niepodzielnej cząstki materii jest wielkim osiągnięciem. No i teraz, proszę Państwa, robimy może wielki skok, bo jeszcze tam rzeczywiście filozofowie myśleli o różnych rzeczach. Może Anaksymander, Anaksymenes wymyślili w zasadzie pojęcie próżni. Proszę Państwa, w świecie, który jest wypełniony materią, pomyśleć sobie o czymś, o przestrzeni, w której nie ma nic. Ale to nie, że nie ma nic, nie widzimy, czy powietrze. Że nie ma tam nic, jest próżnia, to jest też osiągnięcie umysłowe dosyć warte wspomnienia. No i teraz, proszę Państwa, robimy wielki skok przez prawie 20 wieków. Nie dlatego, że tam się nic nie działo, ale poglądy na strukturę materii pozostawały pod wpływem tych starożytnych Greków, trochę zapominano. I teraz dochodzimy do średniowiecza, gdzie zaczynamy rzeczywiście prowadzić pewne eksperymenty. I ja bym zaczął od roku około końca wieku XVI, gdzie Galileo Galilei, a wcześniej jego ojciec, prowadzą rzeczywiście eksperymenty. Ojciec Galileusza z instrumentami muzycznymi, ze strunami, pobudzając je do drgań i obserwując. To są pierwsze prawdziwe eksperymenty ze światem rzeczywistym, próbowanie wydzielenia pewnych abstrakcyjnych, wyidealizowanych warunków eksperymentalnych i stwierdzania, co się dzieje. No i dzięki temu, że ojciec był muzykiem, to Galileusz był wytrenowany w taktowaniu, potrafił 1/8 sekundy tak samodzielnie, że tak powiem, zmierzyć przy pomocy własnych zmysłów, umysłu i takiego obliczania. I dzięki temu jego eksperymenty, najpierw z ciałami na równi pochyłej, czy potem to, prawda, ten apokryficzne zrzucanie czegoś z krzywej wieży w Pizie, były rzeczywiście konkluzywne. Wymyślił, jaka jest dynamika, czy że rzeczywiście te ciała spadają niezależnie od kształtu, a bardziej od masy czy ich ciężaru. Proszę Państwa, to jest, natomiast to nie o tym chcę mówić, tylko rzeczywiście Galileusz też myślał o tym, z czego tych najmniejszych składnikach materii. On już sobie wyobrażał światło jako złożone z cząsteczek. Coś, co dopiero na początku XX wieku potrafimy stwierdzić, że rzeczywiście ten dualizm taki falowo-cząsteczkowy, dualizm korpuskularno-falowy rzeczywiście jest prawdą, to znaczy, że każda cząstka występuje jako fala, a każda fala może być też interpretowana jako cząstka, to jest coś niesamowitego, że już w XVII wieku ludzie próbowali sobie to wyobrażać. I Galileusz także wyobrażał sobie jako cząstki, jako świat zbudowany z atomów w próżni. Atomów tych takich w sensie Demokryta, niepodzielnych cząstek. Proszę Państwa, odkrywano różne składniki materii. Pomijam, prawda, tutaj jeszcze przeskoczymy przez Newtona, tam Kopernika, Tycho de Brahe, Keplera. Odkrywano różne, uważając, że to są podstawowe materiały. Dzisiaj nazwalibyśmy to pierwiastki. Oczywiście znano ten powietrze, wodę, ziemię, tak jak to Empedokles zaproponował, ale już znano i sól, i siarkę, spirytus, oliwę, ale proszę Państwa, w takim podstawowym składnikiem, czy też substancją świata była także, przeproszeniem, flegma. To, proszę Państwa, coś mówi o tym świecie średniowiecza, że trzeba było użyć tego jako składnika podstawowego materii, żeby świat zbudować. No szczęśliwie może teraz jesteśmy w troszkę lepszej sytuacji, ale proszę Państwa, to znowu są dziesiątki składników i ludzie tam też zaczęli myśleć, że może ich jest trochę za dużo. Jak to uporządkować? Były też, ludzie znali składniki, takie substancje, które wiedzieli, że się składają z jakichś podstawowych bardziej składników, ale były do tego bardzo opisowe, barwne nazwy w rodzaju wojowniczy etiop, czy tam orpiment, czy gąbka słoneczna, tego typu nazwy. I pod koniec dopiero chyba tak, no w zasadzie XVII wieku pojawił się człowiek, który to uporządkował. Mianowicie Henri Lavoisier ze swoimi asystentami wprowadzili takie nudne nazwy, a to, że coś mamy siarczan albo siarczyn, albo że to jest kwas taki siarkawy albo siarkowy i zamiast wojowniczego etiopa zrobił się tlenek żelaza. No i cóż, no, straciliśmy nieco na poezji, a zyskaliśmy na porządku. My nazywamy, znaczy my, to znaczy fizycy mówią, że Lavoisier to był Newtonem chemii,
No, może chemicy mówią, że Newton to był Lavoisierem fizyki, prawda? Czyli doprowadził do pewnego porządku, do czego tu dojdziemy jeszcze. Proszę Państwa, na początku XIX wieku atom wraca do fizyki, mianowicie John Dalton przywraca pojęcie atomu jako podstawowej, niepodzielnej cząstki materii, przy czym tym razem już nie te atomy różnią się nie kształtem, ale ciężarem. I dzięki temu takiemu rozróżnieniu potrafi wyjaśnić na przykład własności różnorakich gazów. Krótko potem, w roku chyba tak około 1815, w gazetach w Anglii, w Królestwie Brytanii pojawiają się tytuły: chemik odkrywa cząstkę elementarną, porzuca mocz i boa dusiciele. No więc, proszę Państwa, rzeczywiście to dotyczy Williama Prouta, człowieka, który długi czas zajmował się wężami, ich produktami przemiany materii, opublikował na ten temat dosyć dużą monografię, zdaje się dwutomową, a jakimi drogami to zaprowadziło go od tych substancji do rozważania o tym, co jest podstawowym składnikiem materii, to wolę nawet nie myśleć, ale w każdym razie on pomyślał tak, no jest wodór, już stwierdzono, że istnieje. On jest lekki, wobec tego nazwijmy ten wodór takim protylem i spróbujmy zbudować świat z wodoru, składając te wodory, do widzenia panom, profesorom, składając ten... No ja myślę, że to panowie wiecie, ale o historii można posłuchać. I to byłoby całkiem dobre przybliżenie, gdyby nie to, że wiedziano też, że istnieje chlor i że on ma ciężar 35,5, jeżeli mierzymy to masą wodoru. No to jak wodór, ten protyl miałby być niepodzielny, to nie może być pół. No niestety obserwacja, która ma więcej składowych, no nie wiedziano, że ten chlor ma dwa izotopy, dwa odmiany, taką, która waży 36 i 35, mniej więcej porówno w przyrodzie złożone, ale na tej niestety na podstawie tego, że jest 35,5, to ten wodór wykluczono z rozważań, a w zasadzie niesłusznie. No i teraz, proszę Państwa, dochodzimy do początków XX wieku i ja zacznę rzeczywiście mówić o fizyce jądrowej, mianowicie o elektromagnetyzmie nieco później, ale zaczynając od, powiedzmy, Maxa Plancka, który właśnie zaczął mówić o tym, że światło, to co uważamy za fale, ogólnie promieniowanie elektromagnetyczne, o których była mowa w pracach Faradaya, potem Maxwella i Herca, to można też interpretować jako cząstki, jako rozchodzące się, to ta energia, którą przenosi światło, rozchodzi się porcjami, kwantami. To jest początek fizyki kwantowej, która potem jest rozbudowywana, podbudowana jeszcze przez Einsteina, jego badania nad zjawiskiem fotoelektrycznym, czyli wybijaniem przez światło elektronów z płytek i przez wiele innych fizyków. Ale w fizyce tak zwanej jądrowej zaczyna się od rentgena. On stwierdził, że istnieje pewne promieniowanie, które jest emitowane z różnych substancji, nazwał je promieniowaniem X. Stwierdził, że ono jest bardzo przenikliwe, na wszelki wypadek prześwietlił nim rękę, ale nie swoją, tylko żony. Ale później odważył się i prześwietlił całe swoje ciało, mówiąc, że zobaczył swoją śmierć, bo rzeczywiście zobaczył szkielet. I te prace w połączeniu następnie z pracami Henri Becquerela i małżeństwa Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie doprowadziły do odkrycia promieniotwórczości, do sformułowania praw też tej promieniotwórczości. No i tam ja już przestanę podawać daty, bo tam jest nawarstwienie różnych zdarzeń, ale to jest początek, powiedzmy, tego naszego XX wieku. Może to Dalton, aha, tu zapomniałem powiedzieć, że ten porządek jeszcze wprowadzał Mendelejew. Może to jest też dobry moment, żeby jeszcze przerwać. Proszę Państwa, znano te substancje, już próbowano je grupować i Mendelejew był bardzo mądry. On pracował nad tym zgrupowaniem substancji długo, ale był na tyle mądry, że
jak czegoś brakowało, to nie usiłował na siłę coś wcisnąć, tylko zostawiał puste miejsca. I nazywał coś takiego, jak był glin i krzem, to nazywał te puste miejsca eka glin, eka krzem. I wystarczyło, jak to zestawił taką tablicę, parę lat, żeby odkryć, że ten eka glin to jest gal, a ten eka krzem to jest nic innego, tylko German, i stwierdzono, że istnieje. No to znamy takie coś. No i teraz, proszę Państwa, te pierwiastki, no uważaliśmy, że to są atomy, że one, każdy z tych pierwiastków jest troszeczkę cięższy od poprzedniego i te atomy to są właśnie te atomy w sensie Demokryta, niepodzielne. Aż do początku wieku XX, końca XIX, gdzie w laboratorium Cavendisha Thomson potrafił wyciągnąć cząstkę z atomu. Tą cząstką później nazwał ją elektronem. Na początku zbadano tylko, jaki jest stosunek masy do ładunku tego elektronu, bo stwierdzono, że oczywiście to jest cząstka naładowana. I ten elektron, no, skoro go potrafiono wytrząsnąć z atomu, no to postawiło to pod znakiem zapytania, czy że atom ma właściwą nazwę. Do naszych czasów pozostaliśmy przy nazwie atom, ale już wiemy, że ten nasz atom, o którym mówimy, to nie jest atom w sensie Demokryta. On jest podzielny. No i pierwszą cząstką, którą wydzielono z atomu, to jest elektron. Wiedziano, że masa atomu jest różna, no powiedzmy takiego żelaza to jest stosunkowo duża, i Thomson stworzył całą teorię opisującą to, co już wiedziano o atomach, mianowicie, że on jest stosunkowo duży, duży jak na warunki mikroświata, czyli powiedzmy, no wtedy jeszcze nie wiedziano jak duży, ale powiedzmy jest cała ta masa jest upakowana w pewnej skończonej przestrzeni. A te elektrony, które wiemy, że już istnieją, bo cały atom jako taki jest neutralny, wobec tego ta masa jest jakoś tam naładowana, to ciasto jest naładowane dodatnie i je równoważą te ujemne ładunki elektronów, one są tak poutykane jak rodzynki w cieście. Co więcej, on bardzo sprytnie wymyślił, bo były pewne już własności atomu znane, że wiedziono, że elektrony się ruszają, no wymyślił teorię, jak te rodzynki tam drżą w tym cieście co ma jako skutek te własności, które znano. No bardzo piękna teoria, przy czym no, obowiązywała nie tak długo, bo niecałe 20 lat, albowiem pojawili się ludzie, którzy biorąc próbki promieniotwórcze, które emitowały promieniowanie, które nazywano promieniowaniem alfa, teraz wiemy, że to są ciężkie cząstki, które tak naprawdę to są jądra helu, ale wtedy nazywano je cząstkami alfa, wiedziano, że są mniejsze niż większość atomów i używano ich do bombardowania różnych rzeczy. W szczególności w Manchesterze pracował Ernest Rutherford, bardzo taki kategoryczny w swoich stwierdzeniach człowiek, który mówił, że fizyka, że cała nauka to się dzieli na fizykę i zbieranie znaczków. Popieram do pewnego stopnia, jeżeli uznamy, że to fizyka to jest fizyka jądrowa, ale nie przesadzajmy, mamy też inne osiągnięcia. I proszę Państwa, Rutherford mówi się, że przeprowadził doświadczenie, w którym odkrył jądro atomowe. Zmienił obraz atomu z tego obrazu Thomsona, ciasta z rodzynkami, na pewien inny obraz. Proszę Państwa, tak naprawdę Rutherford posadził swoich asystentów, Geigera i Marsdena, i kazał im obserwować, co się dzieje, jak cząstkami alfa bombardujemy folię złotą. No spodziewaliśmy się, to było takie coś, prawda? Teraz mówimy, posadził i kazał obserwować. Tak naprawdę to jeden z nich siedział w ciemnym pokoju, najpierw przez pół godziny adaptował się do ciemności, żeby nie widzieć tak naprawdę nic, bo tu był tylko taki ekran fosforyzujący i jeżeli cząsteczki, te cząsteczki bombardujące przechodziły przez tą folię i padały na ekran, to powodowały błyski światła. No i zadaniem tego asystenta, który siedział, było krzyczeć, że widział, gdzie widział ten błysk, a w sąsiednim pokoju drugi z nich notował te wyniki. No i czego się spodziewamy? No spodziewamy się, że jeżeli to jest takie ciasto z rodzynkami i strzelamy wobec tego taką ciężką cząsteczką, no to jest tak, jak porównujemy, strzelamy z pistoletu do worka słomy. No
czy nawet do ciasta naszego zwykłego. No wobec tego spodziewamy się, że to przeleci przez ten worek i nic, i zobaczymy tak naprawdę tylko ślady tutaj na samym przodzie, bo to ciasto, czy też ta słoma tutaj rzadko upakowana, nie stanowią przeszkody dla tych pocisków. No ale cóż się okazało? Okazało się, że raz na 8 tysięcy razy, także tutaj jest 8 tysięcy, znaczy tak to naprawdę tu jest 16 tysięcy, a tu jest 2, następuje błysk z tyłu. Czyli kula karabinowa, kula pistoletowa odbiła się od czegoś. No od tej słomy? Jakim cudem? No i teraz zaczęto się zastanawiać. No i interpretacja jest taka, że rzeczywiście musi być w tej słomie czy w tym cieście coś ciężkiego, od czego ta kulka stosunkowo mała może się odbić wstecz. No i to po wielu miesiącach analizy doprowadziło Rutherforda do sformułowania innego obrazu atomu. Mianowicie, że to nie jest jednorodna kula wypełniona ciastem i tylko poutykane elektrony, że cała masa atomu jest skupiona w jego jądrze, tak jak tutaj, a dookoła tego jądra, stosunkowo daleko od niego, latają elektrony. Prawie że swobodne, związane tylko z nim siłami elektrycznymi. Proszę Państwa, wymyślenie tego zajęło Rutherfordowi stosunkowo dużo czasu, tylko opisanie matematyczne, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że raz na 8 tysięcy coś się odbije pod jakimś innym kątem. To teraz, tak jak tu Państwu mówiłem, jak się ze studentami pracuje, to my takie wyliczenia na trzecim roku, na fizyce jądrowej, to co Rutherford po raz pierwszy zrobił, powtarzamy. Ale zobaczenie tego, ja widziałem w Manchesterze, no, napisane ręką Rutherforda, po raz pierwszy wyprowadzone te wzory. To jest fantastyczne, że człowiek coś takiego potrafi wymyślić. No i proszę Państwa, jak to się ma do rzeczywistości? Ta cała masa skupiona jest w czymś, co jest wielokrotnie, o tym 5 rzędów, o 10 tysięcy razy mniejsze niż cały atom. Jeżeli jądro atomowe wzięlibyśmy wielkości groszku, to ta kula atomu to by była wielkości, miałaby średnicę 100 metrów. Albo jak Państwo wchodzili do budynku, to tam jest model atomu węgla, bardzo wyidealizowany, bo jeżeli jądro byśmy przyjęli takie półmetrowe z grubsza, jaka tam jest kula, to te takie szprychy, czy też te takie obręcze, po których powinny latać elektrony, powinny mieć średnicę kilometra, żeby zachować proporcje. I na tych obręczach powinny siedzieć elektrony, które w zasadzie nie mają rozmiaru, a na pewno, co dowiemy, że są mniejsze w tych proporcjach, na pewno mniejsze od ułamków mikrometra. Czyli atom to tak naprawdę jest pusta przestrzeń. Demokryt mówił, wszystko składa się z atomów i pustej przestrzeni. Cała reszta jest opinią. Tu naprawdę wiemy, cała materia w zasadzie zbudowana jest z jąder atomowych i powłok elektronowych, czy krążących elektronów, ale wnętrze atomu jest puste. Wobec tego powiedzenie komuś, że ktoś ma pusto w głowie, to nie jest żadna obelga, tylko czysta prawda. Nasze całe ciała i cała materia jest zbudowana głównie z próżni. Cała masa, elektron od takiego podstawowego jądra atomowego wodoru jest blisko 2000 razy lżejszy. Wobec tego, jeżeli tak ważymy kilkadziesiąt kilogramów, jedni więcej, drudzy mniej, to cała ta masa to są jądra atomowe. W naszym ciele tych elektronów to jest tak 40 gramów średnio rzecz biorąc. Gramów, 4 dekagramy. Cała reszta tych kilkudziesięciu kilogramów to są jądra atomowe różnych pierwiastków. No, proszę Państwa, to jest początek, to jest 100 lat temu. No, od tego czasu troszkę jeszcze więcej wiemy. Mianowicie nazwano, czy też zmierzono i nazwano jądro wodoru jako proton, czyli cząstka, która ma ładunek elementarny, ale dodatni, w odróżnieniu od ładunku elementarnego elektronu, który jest ujemny. No i potem następowało stopniowe odkrywanie dalszych cząstek. W 1932 roku Chadwick znalazł partnera protonu, który waży mniej więcej tyle samo, ale nie ma ładunku, i nazwał go neutron. Teraz wspólnie te dwie cząstki nazywamy nukleonami i możemy uważać, że to jest stan tej samej cząstki. Proszę Państwa, tak się składa, że neutron, to były dobre czasy, neutron widzieli w swoich eksperymentach Państwo Frédéric Joliot i Irène Curie-Joliot.
ale nie potrafili tych eksperymentów poprawnie zinterpretować. Chadwick dostał Nobla za odkrycie neutronu. Ale mówię, że dobre były czasy, bo można było przeoczyć coś bardzo ważnego, a państwo Joliot dostali Nobla za odkrycie sztucznej promieniotwórczości nieco później, bo w tych badaniach widzieli też neutrony, jak teraz, czy też krótko po tym można było też stwierdzić. Proszę państwa, tak jak mówimy, jakie są wielkości tego? Otóż atom to jest wielkość 10 do minus 10 metra. Jeden angstrem, jak ktoś woli. Nikt z nas nigdy nie widział i nie zobaczy atomu, jeśli mówimy o tym, że to widzieć, to znaczy zarejestrować przy pomocy oka. Ale jeśli zobaczyć, znaczy zinterpretować wyniki pomiarów, no to nam mówi, że atom to jest takie coś, co ma 10 do minus 10 metra. Jądro jest 10 do minus 14, 15 metra. To są tych 4-5 rzędów wielkości. Proszę państwa, co dalej? Dalej już idzie jak spłatka, odkrywamy też antycząstki, czyli partner elektronu o dodatnim ładunku, ale taki sam jak elektron, tak samo się zachowujący w takich tego typu eksperymentach. No i mamy coraz więcej tych cząstek, tak zwanych cząstek elementarnych. To są ci fizycy, którzy tam pracowali, pani Maria Skłodowska-Curie, tu jest Max Planck, tu jest Albert Einstein. Tu jest Ernest Rutherford, no i jeszcze tam inni, prawda, na takiej konferencji tych Solvay, a tu jest pan Ernest Solvay. To jest przemysłowiec, który zbierał tych noblistów, zapraszał, żeby u niego pracowali. To były czasy, że fabrykanci interesowali się nauką, proszę państwa. No i teraz następują jeszcze odkrycia innych, coraz cięższych, coraz bardziej skomplikowanych cząstek, jakieś takie niby elektrony, ale 200 razy cięższe, jakieś takie cząstki o innych właściwościach, które oddziałują z neutronami i protonami, ale nie z elektronami. No i takie różne rakie dziwadła, cząstki dziwne, to Polacy je odkryli, czy też jądra z cząstkami dziwnymi. I proszę państwa, jak to się robiło w tych czasach, to się stosowało emulsje fotograficzne. Naświetlało się je i patrzyło, co wyszło i próbowało interpretować. No tu widać dużo różnych rzeczy. Naprawdę to jest interesujące. To coś przyleciało z promieniowania kosmicznego, bo to były to były w tamtych czasach najlepsze próbniki, czy źródła cząstek. Następnie powstaje coś i rozpada się w taką literę V. To dziwne było, że takie V pochodzi. No i V to właśnie jest ta sygnatura cząstek dziwnych. Ale to nie było najbardziej skomplikowane rzeczy. Interpretowano takie obrazki, jak tu na państwo narysowałem, właśnie taką całą kaskadę różnych reakcji jądrowych. No i ludzie to pomału zaczynali rozumieć, ale proszę państwa, proszę zobaczyć, ile tu jest różnorakich symboli. No i robi się wobec tego do połowy tam poprzedniego wieku, robi się takie zoo różnorakich cząstek elementarnych, które uważamy za elementarne, bo pojawiają się w tych oddziaływaniach cząstek elementarnych, do tego stopnia, że ludzie zaczynają być zniesmaczeni, że tak jak na elementarność to ich jest trochę za dużo, bo ich jest blisko 90 czy 80. Pojawiają się coraz tu nowe nazwy, wprowadzamy jakieś litery greckie, symbole takie jakieś K02. No i także jak rozmawiają naukowcy, to jak ten, nie wiem, chyba Leon Lederman zapytał, kiedy podekscytowany po jakimś wykładzie, zapytał Fermiego, który był sławnym naukowcem, no, co pan sądzi o odkryciu nowej cząstki tam K02, czy jak ona się tam nazywała. A co powiedział, Fermi powiedział, synu, jakbym był w stanie zapamiętać te wszystkie nazwy, to bym został botanikiem. Więc budzi to uzasadniony niepokój, że tych cząstek jest trochę za dużo. I wobec tego one się bardzo różnią jak na cząstki elementarne. No tak jak się różniła, prawda, sól od flegmy, tak tutaj różni się mezon pi od cząstki delta plus plus dramatycznie. No i wobec tego zaczynali ludzie myśleć, co by zrobić z tą elementarnością. No i proszę państwa, myśleli i nasuwa się jedno. No jeżeli nam mamy znowu tak strasznie dużo tych cząstek elementarnych, to może one też się składają z jeszcze mniejszych składników. Może wewnątrz takiej cząstki dziwnej siedzi coś mniejszego. No, ale żeby zajrzeć do takiej cząstki, to wymyśleć można dużo różnych rzeczy, ale żeby zajrzeć, to trzeba mieć odpowiedni próbnik. Rutherford, żeby zobaczyć jądro atomowe, miał cząstki alfa o niezbyt wysokiej energii. Żeby zajrzeć do protonu, musielibyśmy mieć cząstki znacznie mniejsze od protonu, o dużo większej energii, żeby zobaczyć, co mu tam w środku siedzi.
Ale zanim to zrobimy, to wymyślmy. No i ludzie się siedli i wymyślili. Mianowicie znane Państwu pojęcie kwark wymyślił Murray Gell-Mann w latach 60. To już jest potem, proszę Państwa, dla Państwa może większości z Państwa, bo prehistoria to już jest czas, kiedy ja już byłem na świecie, aczkolwiek o fizyce jeszcze nie myślałem, raczej o zupełnie czym innym, jeżeli w tym wieku się dobrze cokolwiek myśli. No i proszę Państwa, analiza, pan Murray Gell-Mann, ale nie tylko on, zaproponował pojęcie cząstek składowych, z których zbudowane są tak zwane cząstki elementarne. Do tej pory nazywamy je elementarnymi, ale one nie są elementarne w tym sensie, że nie są atomami w sensie Demokryta. One są złożone z bardziej podstawowych bytów. No, Murray Gell-Mann zaproponował na te składniki nazwę kwark, wzięte z powieści Jamesa Joyce'a, jakieś tam rojenia kogoś, kto siedzi na strychu, czy tam, prawda, nie w stanie wskazującym na strychu gospody, jakieś tam three quarks for master mark, cokolwiek by to nie znaczyło, dosyć mgliste, ale nazwa jest nazwą. Ale trzeba mieć przebicie, bo w tym samym czasie pracował gdzie indziej Georg Zweig i dla niego było to bliskie, on zaproponował nazwę, opracowując bardzo zbliżoną teorię, nazwę as, bo as, tak jak as w talii kart, bo jemu się zdawało, że tych podstawowych składników powinno być cztery, więc analogia do takiej najważniejszej karty w talii, więc proponował nazwę as, aczkolwiek widać, że Gell-Mann miał większe przebicie i do dzisiaj używamy kwarków, a o asach już wszyscy zapomnieli oprócz historyków nauki. No i proszę Państwa, rzeczywiście udało się, konstruując coraz bardziej skomplikowane maszynerie, najpierw wykryć, że proton nie jest punktowy i co więcej, że że rozkład ładunków w protonie nie jest jednorodny. A więc to już było znowu podstawą, żeby myśleć, że rzeczywiście tam coś w środku tego protonu może siedzieć, a w końcu bombardując protony elektronami o bardzo wysokich energiach stwierdzono, że faktycznie proton nie jest podstawową cząstką, nie jest elementarną cząstką, atomem w sensie Demokryta. Składa się z mniejszych cząstek tych kwarków. No i to jest poznawanie kwarków i ich własności, to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat. Pierwsza generacja, takie najważniejsze kwarki up i down, czyli górny i dolny, z których większość materii się składa, to już poznano w latach 70., jak to widać. Potem kolejne generacje, drugie generacje to jest lata 70. I ja lubię tę ilustrację nie dlatego, jak się mówi o kwarku tym tam bottom, czyli no, dennym kiedyś mówiono, a obecnie inaczej. On był odkryty już w tym samym czasie, ale to jest ilustracja z książki Franka Close'a, Kosmiczna cebula. On kiedyś był u nas na konferencji, bardzo prosiłem go, żeby można używać tej ilustracji, bo on pokazuje, że fizyka się dzieje. Tak jak pan dziekan mówił, ona się dzieje. W tym czasie, kiedy Frank Close pisał tą książkę, kwark top, ten top był teoretycznym wymysłem. On nikt go jeszcze nie widział. Odkryto go, proszę państwa, roku, no ile to, 20 lat temu. Nie? Prawie, że już za państwa czasów. Wiemy, w tym momencie wydaje nam się, albo jesteśmy prawie pewni, że nasza teoria jest prawdziwa i że cała przyroda to jest naprawdę tych sześć kwarków plus jeszcze coś, o którym zaraz powiemy i że większość cząstek, nie elektrony, nie miony, nie taony, ale te wszystkie, które oddziaływują na gruncie oddziaływania silnego, są zbudowane z tych kwarków, z tych sześciu kwarków, z tych sześciu obiektów, tak pozornie, znowu sześciu. W protonie są dwa kwarki U i jeden D. W neutronie dwa kwarki D i jeden U. One się charakteryzują tym, te kwarki, że mają ujemny, ułamkowy ładunek elektryczny. To jest też bardzo dziwne. Elektron, proton to są te ładunki elementarne i one są całkowite. Wszystkie inne ładunki są wielokrotnościami ich. Te kwarki mają ułamkowe ładunki elektryczne i jeszcze na dodatek no, mają szereg innych właściwości. Jaka jest struktura tych cząstek, jak one się składają z kwarków? Znamy w zasadzie dwa rodzaje cząstek, tak zwane bariony, które składają się z trzech kwarków, tak jak proton i neutron, albo antybariony z trzech antykwarków, bo oczywiście są i antycząstki do kwarków, oraz tak zwane mezony, które składają się z kwarku i antykwarku.
No i to wszystko dobrze, tylko na tym rysunku jest jeszcze tak, że każdy kwark występuje w trzech odmianach. Nazwaliśmy je kolorami. Proszę Państwa, to nie ma nic wspólnego, że kwark jest czerwony. On ma własność, którą nazywamy czerwienią, tak jak ładunek elektryczny nazywamy plus i minus. To, że Franklin wprowadził te nazwy na początku wieku XIX, on nie musiał nazwać ładunku dodatniego plus, a dodatniego. Jednego z ładunków, który istniał plus, a drugiego minus. Mógł je nazwać Jacek i Agatka. No może nie, bo nie ten krąg kulturowy, ale Tom and Jerry na przykład, albo Pixie i Dixie. I takich nazw używalibyśmy. To jest tylko pojęcie, że są dwie różne rzeczy. Tak samo my używamy na określenie pewnej rodzajów kwarków nazywamy kolory. No i cała fizyka, która jest związana z kolorem, nazywamy chromodynamiką. Tak jak elektrodynamika to jest nauka o elektromagnetyzmie, tak chromodynamika to jest nauka o fizyce, o dynamice kolorów, czyli oddziaływania silnego. No i tak mamy teraz tą strukturę naszej, jak rozumiemy, naszą strukturę hierarchiczną materii, że wszystko jest zbudowane z kwarków, antykwarków, no i one budują stopniowo te nasze cząstki elementarne, z nich budujemy, a tak naprawdę to głównie z tych neutronu i protonu budujemy jądra atomowe. Te jądra atomowe, czy też te cząstki oddziałują ze sobą poprzez pewną specyficzną cechę, o której zaraz, do tego potrzebne nam są te mezony, no i z niej zbudowana jest cała okoliczna materia. To jest jeszcze raz pokazany atom, że tak naprawdę to ten atom, te elektrony to gonią tak naprawdę znowu, jeżeli taki jest ten atom, jądro atomowe, to one tam są kilometry od, może setki metrów od tego jądra. No i tu mamy tę skalę wielkości podaną i uważamy w tym momencie, przynajmniej większość ludzi uważa, że kwarki to są naprawdę te atomy w sensie Demokryta. Najmniejsze, niepodzielne cząstki materii to są kwarki oraz zupełnie osobno klasa elektronów i stowarzyszonych z nich takich cząstek, które są prawie że niewidoczne w tym sensie, że bardzo słabo oddziaływują, a w zasadzie nazywane neutrinami. Zaraz to o tym będziemy mówić. No i więc te współczesne atomy i skalę wielkości, to może jeszcze raz powiemy sobie o tym. Ale teraz tak naprawdę te składniki oprócz kwarków w różnych kolorach, to są te trzy, podobne takie trzy grupy nazywanych leptonów, czyli cząstek, które w tym momencie oddziaływują słabo. To są elektron i z nim stowarzyszone neutrino elektronowe, miuon, który jest cięższy i taon, który jest jeszcze znacznie cięższy i ich neutrina. I to są te podstawowe składniki materii, ale jeszcze nie wszystkie. Albowiem, proszę Państwa, to, że materia istnieje, to ona sobie istnieje i stwierdziliśmy, że one, te cząstki są, ale teraz, żeby się łączyć w pary, w grupy i budować nasz świat, one muszą ze sobą jakoś oddziaływać. Tak jak mówił to już Empedokles, mamy oddziaływania między nimi. No więc, proszę Państwa, wszyscy dobrze wiemy, że mamy grawitację, to właśnie stąd się tam pojawił Newton, mamy oddziaływania elektryczne i magnetyczne. I to są te oddziaływania, które de facto w makroskopowym świecie są najważniejsze. To, że ja tu mogę łazić a nie fruwam w powietrzu i się nie odbijam, no to jest zasługa grawitacji. Ale to, że nie spadam tam do środka Ziemi, to już nie jest zasługa grawitacji. Ziemia by nas chciała przyciągnąć do swojego centrum, a to, że nie spadamy na dół, to jest zasługa sił elektromagnetycznych. Wszystkie siły, tak de facto oprócz tej grawitacji, które widzimy, to, że chodzę, a nie ślizgam się, czyli tarcie, to jest też przejaw sił elektromagnetycznych tak naprawdę. To, że wydaje się nam, że stół, szklanka na tym stole stoi, a nie przelatuje, mimo że to tak naprawdę tu jest sama pusta przestrzeń. Jądra atomowe latające wokół tego elektrony, tu też jest sama pusta przestrzeń, a jedno na drugim stoi. Bo te elektrony latając, że tak powiem, wokół jądra tworzą wrażenie, że to jest solidne i że te pola elektryczne, które tutaj się atomy tworzą, rzeczywiście tak oddziałują, że my widzimy to jako ciała stałe, które nie mogą przez siebie przenikać.
No i teraz, proszę Państwa, ale to nie są wszystkie oddziaływania. To, że istnieją atomy, że istnieją jądra atomowe, to jest zasługa tak zwanych oddziaływań silnych. Oddziaływań o bardzo krótkim zasięgu, ale za to bardzo mocnych. Ale to, że te zjawiska jądrowe mogą istnieć, są jeszcze czwarte rodzaje oddziaływań, oddziaływania słabe, które na przykład powodują to, że no, też są istotne dla naszego istnienia, bo na przykład to pozwala funkcjonować naszemu Słońcu i gwiazdom. Proszę Państwa, nazwy, no nazwy grawitacja elektromagnetyczna, a silne i słabe znowu są umowne, ale przyjrzyjmy się na to troszeczkę bliżej. Tak jak Państwo mówiliśmy, od pewnego momentu zaczęliśmy sobie wyobrażać, że cząstki i fale to jest coś podobnego. Tak notabene to ludzie sobie wyobrażali też na początku w latach 20. XX wieku. Tam kluczową osobą jest, no, oprócz twórców fizyki kwantowej, jest książę Louis de Broglie, który miał taką fantazję, że chciał napisać pracę doktorską. I ją napisał na Sorbonie, proponując rozwinięcie takich własności elektronów w atomie, że każda cząstka może być interpretowana jako fala. To było tak, no, dziwne, nie powiem zwariowane, że akademicy na Sorbonie byli zdecydowani raczej odesłać go do domu. Na szczęście ktoś posłał tą pracę do Einsteina. I Einstein odpisał, że ten młody człowiek rzeczywiście to z trudem zasługuje, że to nie jest raczej praca doktorska. To jest praca, która zasługuje na Nobla. I po 5 latach Nobel dla de Broglie'a został przyznany. To jest fundamentalna rzecz, prowadzi nas też do tego, że interpretujemy oddziaływania jako pewne wymiany pewnych cząstek. Jeżeli tutaj w Pana rzucę tym, szkoda mi trochę, więc nie rzucę tym pilotem, ja doznam pewnego odrzutu, Pan go łapiąc dozna też pewnego odrzutu, wobec tego poprzez wymianę pewnej cząstki nastąpiło między nami oddziaływanie. Można też sobie wyobrażać, prawda, bo to jest zazwyczaj wtedy, by było zawsze oddziaływanie odpychające, ale możemy taką mechaniczną konstrukcję też wykonać, jak będziemy do siebie stali tyłem i rzucali bumerangiem, no to możemy się jakby przyciągać i łapać go, tak jak to jest tu zademonstrowane. I wobec tego interpretacją obecną sił działających w przyrodzie jest wymienianie cząstek pośredniczących. Cząstki pośredniczące oddziaływaniu albo przenoszące oddziaływanie. Tu na razie grawitacji zapomnijmy, bo sprawa jest delikatna. Natomiast jak mówimy o oddziaływaniu elektromagnetycznym, czyli zunifikowanym oddziaływaniu elektrycznym i magnetycznym, to tu cząstką przenoszącą oddziaływanie jest foton. Kwant energii, paczka energii, i ona pośredniczy informacją pomiędzy naładowanymi cząstkami. Analogiczne dla oddziaływań słabych są takie cząstki, tylko znacznie cięższe. Foton nie ma masy, ma tylko energię, nie ma masy spoczynkowej, nie istnieje w spoczynku, zawsze porusza się z prędkością światła w próżni. Natomiast te cząstki są bardzo ciężkie, one są kilkadziesiąt razy cięższe niż proton. No, proton można uważać, że jest lekki, ale na skalę cząstek proton to już jest coś i one są kilkadziesiąt razy, 80, 90 razy cięższe. To jest przenoszone, są w ten sposób oddziaływania słabe. Oddziaływania silne, czyli pomiędzy kwarkami, w nich pośredniczą tak zwane gluony. Klej. I to jest charakterystyczne, rysuje się takie diagramy, że elektron z pozytonem wymienia foton, no i coś się tam dzieje, rozpraszają się. To, co jest dziwne w oddziaływaniu silnym, to że też same te cząstki, gluony, mogą ze sobą wymieniać gluony, czyli mogą też oddziaływać silnie. To, o czym mówimy, to jest teoria kwantowa. Kwanty pola, czy też kwanty oddziaływania. Z grawitacją powiedziałem, żebyśmy tak troszkę oszczędzali się, bo nie istnieje kwantowa teoria grawitacji. Wobec tego tu, żeby to wszystko było ładnie i spójne, to powinien istnieć grawiton. Jako żywo nikt jeszcze nie zaobserwował grawitonu, aczkolwiek fale grawitacyjne już widzimy. Wobec tego kto wie, może to wszystko jest na najlepszej drodze. Proszę Państwa, no wobec tego ten kolor, o którym mówimy, to jest ten ładunek silny. To jest to, co sprzęgają, do czego sprzęgają się te gluony. I może tu nie będziemy się bardzo tym zajmować, natomiast tu chciałem Państwu porównać jeszcze te oddziaływania. Po pierwsze, jak wiemy, oddziaływania elektromagnetyczne i grawitacyjne mają zasięg nieskończony.
Dwie masy ustawione na dwóch przeciwległych końcach wszechświata wiedzą o sobie. Dwa ładunki tak samo. Natomiast zasięg tych oddziaływań związany z tym, że ta wymiana fotonu to jest cząstka bezmasowa. Ona nie ma masy, wobec tego może się rozchodzić w dowolnym czasie, może propagować na nieskończenie dalekie odległości. Natomiast to, żeby zaszło oddziaływanie w sektorze oddziaływań słabych z tą bardzo ciężką cząstką pośredniczącą, mówi tyle, że ten zasięg oddziaływań musi być bardzo mały. Otóż no, nie może być wyemitowana tak zwana wirtualna cząstka dalej niż taki zasięg, to 10 do minus 18 metra. Proszę Państwa, to jest mniej niż średnica protonu. Ta średnica protonu to jest mniej więcej tyle i to jest zasięg oddziaływań silnych, czyli dwa protony mogą oddziaływać silnie poprzez wymianę tych, no, tu mezonów, powiedzmy, pionów, a na poziomie kwarków to jest wymiana gluonów. Proszę Państwa, te siły jeszcze względnie. Dlaczego nazywamy to oddziaływanie silnym, a to oddziaływanie elektromagnetyczne ma w stosunku do tego no, 100 razy słabsze, a oddziaływanie grawitacyjne, proszę zobaczyć, ono jest 36 czy też 38 rzędów wielkości słabsze. Co to znaczy? Porównajmy sobie te dwa. Weźmy dwa elektrony, weźcie Państwo w palce dwa elektrony i umieśćmy je na odległości tam, powiedzmy, ułamka milimetra. Elektron ma masę, wobec tego one będą się przyciągać grawitacyjnie i ta wartość tego oddziaływania grawitacyjnego, jak one są w odległości ułamka ćwierci milimetra, powiedzmy, jest jakaś. Oczywiście one też oddziałują swoimi ładunkami elektrycznymi. To po to, żeby była taka sama wartość odpychania elektrycznego, jak wartość tego przyciągania grawitacyjnego na odległości ćwierci milimetra, musimy te dwa elektrony odsunąć dużo dalej, dużo dalej, dużo, dużo dalej. Na odległość nie kilometrów, nie średnicy Ziemi. One muszą się znaleźć w odległości 50 lat świetlnych, żeby ta siła wtedy na odległości kilkudziesięciu lat świetlnych siła przyciągania czy też odpychania elektrycznego jest taka sama jak wartość siły przyciągania grawitacyjnego, gdy one są w odległości ułamka milimetra. To są tych 30 parę rzędów wielkości. To obrazuje, jak różne są te siły, jak różnie one działają. No i proszę Państwa, wobec tego, żeby zebrać to pomału razem, o tak, żeby to powiedzieć, no to mamy składniki budowy świata. Taki mały zestaw Majsterkowicza, z którego możemy zbudować świat. Taka poręczna skrzyneczka, gdzie mamy kwarki, mamy leptony, czyli te elektrony, miony i taony. Mamy oczywiście antycząstki, bo one są konieczne do tego, żeby świat istniał. Są te trzy takie generacje, jak nazywamy, czyli te kwarki górny, dolny, elektron, neutrino i te wszystkie pozostałe. No i cząstki, które to wszystko zlepiają ze sobą, a więc tubka z fotonami, tubka z 8 rodzajami gluonów, tubka z 3 rodzajami tych bozonów pośredniczących. No i ktoś ukradł tubkę jedną tam z grawitacją, ale co zrobić? Na razie jeszcze jej nie znaleźliśmy. Proszę Państwa, te wszystkie, to ja tutaj opowiedziałem jako oczywistość, że mamy oddziaływania słabe i silne i ujednolicamy. Wobec tego może jeszcze tak powiedzmy sobie dwa słowa w ostatnich dwóch minutach, bo chciałem jeszcze troszkę powiedzieć o oddziaływaniach i ich unifikacji. Co to znaczy unifikacja oddziaływań? No Newton zrobił unifikację, popatrzył, jak tam, prawda, ta historia, patrząc na jabłko i na księżyc, powiedział, że to jest ta sama siła, czyli że to sama siła powoduje obieg księżyca dookoła Ziemi, jak i spadanie jabłka na tego obserwatora leżącego pod jabłonką. To jest pewna unifikacja, ale to jest ciągle siła grawitacji, więc ta unifikacja nie jest taka może wielka. To pierwszą taką rzeczywistą unifikację to było połączenie elektryczności i magnetyzmu w jedną rodzaj sił elektromagnetycznych. To jest cały szereg ludzi, którzy nad tym pracowali, od Faradaya, Coulomba, Ampera, Volty. Tak jak mówiłem, zaczęło się od Franklina. Tak większość ludzi, którzy pracowali w elektryczności, mają swoje jednostki. No wiemy, jest Coulomb, jest Amper, jest Volt, nawet jest Farad, prawda? No Maxwella nie ma, ale to on już był tak słynny. No, ale jest Hertz,
Franklin, który wprowadził nazwę ładunków, nie ma. No ale jest za to na 100-dolarowym banknocie, to ma zadość, prawda? Więc jakaś kompensacja. Natomiast, proszę Państwa, tu mówimy, że ta unifikacja polega na tym, że traktujemy to jako jedną siłę. No i to, prawda, takie te równania Maxwella pojawiają się na koszulkach. No, tutaj Bóg powiedział takie coś i stało się światło, bo tak naprawdę z tego wynikają fale elektromagnetyczne. Równanie fali elektromagnetycznej. Czyli proszę Państwa, no z tym, że pamiętajcie Państwo, że Maxwell w tym roku formułując to, Maxwell był wielkim fizykiem, ale słabym matematykiem. On zapisał swoje prawa, jakbyśmy je chcieli w takim foncie napisać na koszulkę, to by wyszła na dosyć opasłego słonia. Bo to nie był elegancki zapis. Ten zapis, no może troszeczkę mniej skomplikowany zapis, to jest zapis jego ucznia Heinricha Herza, który zapisał to w sposób zwięzły i od niego pochodzi ta matematyka, ale nie wnikając w to. I to jest rzeczywiście pierwsza taka unifikacja oddziaływań. Elektryczność i magnetyzm zlały się w jedno oddziaływanie. To samo dokonali panowie tutaj wymienieni Iglaszą, Weinberg, Salam z oddziaływaniem tym elektromagnetycznym i oddziaływaniem słabym. To ta teoria przewidywała właśnie istnienie tych takich ciężkich przenoszących oddziaływanie słabe cząstek, tych bozonów tak zwanych W i Z, prądy naładowane i neutralne, i odkrycie ich w CERN-ie przez grupę Carlo Rubi, a van der Meer był konstruktorem akceleratora głównym, to jest jedna z wielkich osiągnięć fizyki, bo pokazujemy, że rzeczywiście te dwa oddziaływania to są aspekty w pewnych energiach, przy nieco niższych energiach jednej i tej samej siły. I ja tu Państwu pokażę taki diagramik i gdzie my w tym obecnie jesteśmy. Tą elektryczność i magnetyzm połączył Maxwell w elektromagnetyzm z siłą, ze oddziaływaniem słabym, oddziaływaniem Fermiego, prawda, teorią Fermiego połączyli ci panowie tutaj w oddziaływanie elektrosłabe. To są teorie kwantowe. Rzeczywiście to wszystko jest skwantowane. Mamy kwanty przenoszące to oddziaływanie. Siła jądrowa to jest resztkowa siła tych oddziaływań kolorowych, podstawowych oddziaływań silnych i nazywana jest ta cała teoria chromodynamiką kwantową. Znowu skwantowana teoria i jesteśmy tu, żadne tu. Nie ma nic, na razie się nam nic nie zlało. Gdzieś nam tutaj ta mechanika niebios i mechanika ziemska, którą tam scalił w jedno Newton i Einstein. I Einstein sformułował ogólną teorię względności, która de facto jest teorią grawitacji, oddziaływania grawitacyjnego. No i cały problem polega na tym, że ona nie jest kwantowa, ona jest klasyczna. Nie ma kwantowej teorii grawitacji. Państwo na pewno słyszeli o teoriach wielkiej unifikacji, czyli próbach połączenia chromodynamiki kwantowej z oddziaływaniem elektrosłabym. No więc są pewne nadzieje, że to się uda. Natomiast, proszę Państwa, to ona jest taka, ani jej nie ma, więc ta unifikacja jest taka średnia, ani ona nie jest wielka, bo ciągle się nam tu pod spodem czy obok pałęta grawitacja, która nie jest zunifikowana. Natomiast chcielibyśmy doprowadzić do maksymalnej symetrii, żeby to wszystko było, żeby te wszystkie siły były aspektami jednego ogólnego oddziaływania, ale do tego droga jest jeszcze daleka i to. Czy do tego drogą są na przykład supersymetrie? Nie. To jak to się robi, to już na to nie ma czasu, ale dlatego ja przeskoczę troszeczkę dalej, żeby Państwu jeszcze coś powiedzieć. Na koniec, jak się zechce władować, tutaj, może tak, chciałem do tego dojść, bo to muszę na to patrzeć. Proszę Państwa, czy do tego, żebyśmy doszli do jakiejś ogólnej teorii, to jest teoria superstrun, czy teoria supersymetrii, czy które przewidują, na przykład teoria supersymetrii przewiduje, że oprócz tych wszystkich cząstek, które znamy, kwarków, gluonów, leptonów, istnieją cząstki supersymetryczne. Nawet już nazwy wymyśliliśmy im, że dodajemy ino do tym takich cząstek, które przenoszą oddziaływania, albo zamiast Z jest zino, zamiast W jest wino. Wino jest dobrym pojęciem fizycznym. Zamiast kwarków są skwarki. Skwarki też są pojęciem fizycznym, żadne tam kuchenne, proszę. Zamiast leptonów są sleptony. Niestety, dopóki na razie nie widzieliśmy tych cząstek. To jest przyszłość, być może LHC w dalszej swojej działalności powie nam, czy te teorie supersymetrii mają coś wspólnego z rzeczywistością, czy nie. Czy być może nasze cząstki, które widzimy, te kwarki i gluony, to są przejawy drgań tak zwanych superstrun.
strun w wielowymiarowej przestrzeni. Takie unifikacje grawitacji i innych oddziaływań udawały się poniekąd. Tam Teodor Kałuża i Klein to już w latach 20 wieku potrafili coś takiego zrobić, tylko że zwykle potrzeba do tego dodatkowych wymiarów, które są ciasno zwinięte w takie rurki, czy tam sfery rzędu 10 do minus 30 którejś centymetra. To dużo, dużo poniżej rozmiarów jakiejkolwiek cząstki elementarnej, ale to nam zapewnia, że coś się da skwantować. No i te teorie superstrun w 10 czy 11 wymiarach to być może jest przyszłość teorii w fizyce. Ja Państwa tu zachęcam do tego, żeby uczyć się, żeby myśleć o świecie jako o ciekawym zjawisku, które nas stymuluje do poznania. Bo to, ta ciekawość, życie nie tylko nam ułatwia życie, ale czyni je ciekawszym i bardziej takim pasjonującym. To, co Państwu opowiadałem, to jest wynik różnorakich lektur. Ja nie mam tutaj żadnej spółki z wydawnictwem Pruszyński i Spółka, ale lubię te książki, więc je pokazuję. To jest z dawnych czasów. To na przykład ta boska cząstka, to jest ten bozon Higgsa, który nam dopełnił model standardowy i no, to jest ta cząstka, która, dzięki której wszystko ma masę. To się ładnie mówi, tylko tak ona trochę tłumaczy, ale jeszcze dużo pozostaje niewytłumaczone. Natomiast z nowej, takiej ostatnich lat, to mamy inne cząstki. No, żeby nie było to, że tylko zagraniczni autorzy, to nasz ksiądz profesor Heller, który też w tym cyklu wykładów, czy w poprzedniej sesji miał tutaj wykład, który jest wielkim zarówno fizykiem, astrofizykiem, jak i filozofem, bo to czasem też wymaga już teraz takiego umysłu. Chciałem też zwrócić Państwu uwagę na taki portal Mądre Książki, gdzie popularyzatorzy nauki polecają różne książki, niekoniecznie te, ale różne książki, i tam można zajrzeć i dowiedzieć się może czegoś ciekawego, a także wziąć w tym udział. Jak ktoś lubi czytać, to może tam te książki recenzować. I teraz, proszę Państwa, ostatnie moje słowo. Proszę Państwa, zachęcam Was do uczenia się, do studiowania, do obserwowania świata, ale namawiajcie też koleżanki i kolegów. A propos, to koleżankom wszystkim składam serdeczne życzenia na Dzień Kobiet, bo to uchodzi, powinienem to zrobić teraz, na początku, ale zapomniałem, nadrabiam to. Bo proszę Państwa, jestem przekonany, że nasz obraz świata nie jest kompletny. I nie wiem, czy nasza generacja znacząco coś doda, ale mam pewność, że wasza, ogólnie rzecz biorąc, na pewno coś tu zrobi. I zachęcam do tego, bo może ktoś z was, z waszych kolegów, przyjdzie do nas, będzie z nami pracował, odkryje coś nowego i wreszcie dowiemy się, tak jak tu mówię, z czego i jak, ale naprawdę zbudowany jest świat. Zdaję sobie sprawę, że Państwa wymęczyłem. Miałem, jak Państwo widzicie, jeszcze więcej. Wobec tego dziękuję Państwu za uwagę i jestem gotów do dalszej dyskusji.